Wielkanocne koszyczki przygotowywane przez tych najmłodszych, jak i starszych po to, by w ten szczególny dzień pójść do kościoła i je poświęcić. I tak już od wieków. To coś bardzo bardzo ważnego w naszym życiu, szczególnie jak mamy takie małe dzieci, żebyśmy mogli użyć jej od początku, to to jest dom Pana Boga. I co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku? Jajka, chrzan, kiełbasę, sól, ja, ten chleb, Cia ciasto. ciasto, wszystko. Chlebek jajeczka, najważniejsze kurczaczek. Trochę słodyczy. Do tego też baranek, czyli symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. Chleb to ciało Chrystusa. Sól, trwałość i nieśmiertelność. Jajka oznaczają odradzające się życie i zmartwychwstanie Chrystusa. Wielka Sobota to czas ciszy, zadumy i oczekiwanie na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wówczas w kościele katolickim nie odbywają się msze i nie są udzielane sakramenty. Za to wierni, zgodnie z tradycją wywodzącą się z XIV wieku, przychodzą poświęcić koszyczek, by później jego zawartość uświetniła Wielkanocne śniadanie. Poświęconym pokarmem należy podzielić się z bliskimi. Radosnemu świętowaniu powinna także towarzyszyć zaduma. Niech te święta będą taką, taką radością rodzinną, duchową i wspólnotową. Usiądźmy do wielkanocnego stołu, powspominajmy naszych rodziców, dziadków. Może wnuki już o wszystkich nie pamiętają, jest okazja, żeby ten zmartwychwstały Chrystus mógł wszystkich nas objąć swoim błogosławieństwem. Duchowni apelują też do wiernych, by w nadchodzącą Wielkanoc nie zapominać o samotnych i o potrzebujących, by nie tylko dzielić się radością, ale też i świątecznym pokarmem.